Cześć, tutaj Iwi. Słuchajcie, zanim zaczniemy odcinek, chciałam szybko odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się wcześniej i dotyczą bezpośrednio tej serii. Pierwszym z nich było, na jakich dodatkach grasz? Tutaj macie ekran początkowy z mojej gry. Jak możecie zauważyć, posiadam większość dodatków pakietowych i prawie wcale nie mam akcesoriów, za wyjątkiem upiorności i stylu dawnych lat. Nie mam też nowego dodatku z dżunglą. Ale może się to za niedługo zmieni i coś się uda kupić, jeżeli zrobią jakiś zestaw albo coś w tym stylu. Kolejne pytanie, oczywiście, że o custom content. I tutaj sprawa się troszeczkę komplikuje. Ja używam prawie tylko custom contentu Maxis Match, czyli wyglądającego, no, łudząco podobnie do stylu samych twórców gry. U mnie są to głównie fryzury, ale znajdą się też śladowe ilości ubrań. To skomplikowanie sprawy to wynika z tego, że custom content, którego używam, może znajdować się na różnych stronach i nie zawsze będzie super prosto to pobrać. Tak samo nie będę w stanie wskazać na przykład strony, na której była konkretna fryzura, no nie? Bo to często są na przykład jakieś blogi i tak dalej i to po prostu trzeba pokopać i znaleźć jakby na własną rękę. Czyli nie jestem w stanie przypisać Wam bezpośredniego linku do każdej rzeczy z osobna, z moich plików, ale mogę Wam podać linki stron albo na przykład blogów, gdzie znajdziecie ceceki, które są w mojej grze. Po prostu trzeba będzie pokopać, ale na pewno tam są. Linki te oczywiście umieszczę w opisie tego, jak i w opisach przyszłych filmów. Także od momentu tego i już będą nierozłączną częścią pod filmami z serii Simsów. To teraz bez przedłużenia, już zaczynamy. Zapraszam do dziedziców. Aha, jeszcze jedno, bo bym zapomniała. Mamy tydzień potrójnych premii. Tak, czyli będzie fajnie i wygodnie. A teraz Iwi, wiodę odcinka. W ogóle, moi drodzy, dzisiaj będzie trochę taki... większy dzień, ważniejszy. Bo dzisiaj Akira się może oświadczy. Mam taki plan, tylko... on ma pracę za 8 godzin, a ona za 24... Trzeba by było to jakoś teraz zaangażować, mi się wydaje. Nie ma i idziecie się przejść. O, oczywiście, że tak, no nie? No po prostu... nie. Nie. Odetkaj to, raz. Dziwię się, że na niego nie krzyczy teraz, co nie? Widzi, że zepsuł? Ale nie krzyczy na niego. Dobra, to jak tak, to może byś się zajęła na szybko roślinkami. Słuchajcie, ja sobie znowu zagrałam dzionek bez was. I Ala ma teraz 4. level ogrodnictwa, a Akira? Co u niego było takie ważne? Gitara też 4. level ma. Mhm. No. Także spodziewam się za niedługo awansów. No i co, będzie mogła się wysiusiać, że tak się zapytam? Chyba będzie mogła, co? To ty weź się wykąp. A idź po tej kałuży, spoko. Dobrze, że skarpetek nie masz na nogach, bo... skarpetki i jakieś mokre coś na podłodze to jest najgorsza rzecz, jaka tylko może być. Zasiej tą gruszkę już od razu, Alcia, no. Żeby już rosło jakoś później, no nie? Ej, ale nie jedz... jej. Czy ja kliknęłam... No nie, no po prostu... ja i moje po prostu zwracanie uwagi na to, co klikam, no nie? Aha, i z tych roślinek, no to winogrono już mieliśmy, tylko nie zasadziłam go, teraz zasadziłam. Tutaj mamy lwią paszczę, okej, ale gdzie jest, o, jest tulipan i jest szałomiętka. Zebrana w ogóle z okolicy tutaj blisko, także profit. Kochana, a może byś tak na przykład się, przepraszam, ale przebrała jakoś ładniej. A czemu nie? Jak rusałka będziesz wyglądać? Rusałka! Dobra. Co ty robisz? A, no dobra, okej. Okay. W ogóle to tutaj mam jego dwie zachcianki, z czego są to pocałuj Simkę, pocałuj Silkę i stwierdziłam, że sobie je zablokuję obie naraz, no bo 50 punktów za jeden pocałunek? Czy to tak będzie wyglądało? Chyba tak. O, nie ma to jak wykorzystywanie baga. I my chcemy iść na latarnię w sumie, to tutaj, nie? Hopsa. Usiądź i porozmawiaj ze swoją sympatią. No dobra, to znowu randkujemy nimi. Ja jestem bardzo za. O czym by tu z nią porozmawiać? Solówki gitarowe. Rozmawianie w tym samym momencie, no to może być trudniejsze. Komediowe mu wskoczyły. Musimy to zbierać, bo nam brakuje, zobaczcie,
Tylko skompletowanej kolekcji. A co tu się wszyscy tak zlatują? Skompletowanej kolekcji. Aha, Ala sobie ogląda? Niech sobie ogląda. O, już mamy, super. Przeprowadź ożywioną rozmowę. Okej. Okay. Brakuje nam tylko skompletowanej kolekcji, czyli tak naprawdę, jak Sim kopie te właśnie takie śmieszne kopsekreta, że tak powiem, to bardzo często wypada mu item, który się nazywa tutaj, jak wypada, to że wapień. No i można z niego wydobyć skamielinę. Także, Ala gdzie? Ala, ja wiem, że ty jesteś, wiesz, od sztuki i w ogóle, ale ty jesteś na randce teraz, to potem sobie pooglądasz. Tutaj Akira ma, wiesz, ważne zapytania co do ciebie w ogóle, także... No właśnie, i jak będziemy wydobywać te skamieliny, to może... burmistrz Vibres. To może udałoby się skompletować tę kolekcję i miałby wypełnioną aspirację. To by było po prostu cudowne. Moglibyśmy mu wtedy przeskoczyć na tę muzyczną i no, mi by to bardzo odpowiadało. O wiele bardziej pasuje mi ta muzyczna aspiracja do Akiry. Flirtuj ze swoją sympatią, będąc w nastroju do flirtów. O, no tak, oczywiście. Skakać będziemy. To ty możesz już odkopać to. A co tu? Vibres? Vibres, wszystko z tobą ok? Tak? No okej. Okay. Alcia, chodź. Coś mam wrażenie, że mi się przycina. Bardzo mi to nie pasuje. To ma mi się tak przycinać ta gra? Bo wcześniej się tak nie przycinała, co nie? Akira, Hanotu. Aha, ten wykopałeś. Bo czasami one w ogóle na dwa razy są, te kopce. Także to warto sprawdzić, czy ten, który rozkopaliśmy, to się rozkopał faktycznie do końca. Akira, a ty idziesz? Idziesz, no to super. Nie wiem, czemu mi się tak przed chwilą przycinało. Teraz już jest chyba normalnie. Tyle rzeczy do wykopania. Niech on sobie po to idzie. Co? Chwila, moment. To ja dobrze widziałam? No proszę. Takie wiksy. No dobra, to co? Idziemy na latarnię. Idziecie na te latarnie? No come on. O właśnie. Tamten w ogóle jak ruszył od razu. Pięknie. A już są? No to szybko wreszcie, nie ma co. A tyle schodów? Do ogarnięcia. Nie zejdź w dół. Chodź tutaj. Poślij pocałunek. Niech będzie jeszcze. Niech będą flirciarscy jakoś bardziej, co nie? Już mają w ogóle na maksa i ten zielony, i ten różowy pasek. Także to jest dobry moment, co nie? A pokażcie mi... Nie, to się nie rozmazuje. Jest ładnie wszystko. Super. Okej. Okay. Porząsiu. Mam nadzieję, że złapię ładny kadr, bo... No, będzie jedna okazja tylko, no nie? Na złapanie kadru. No, fajnie, z tej strony jest nieostre. Właśnie ona jest bardzo flirciarska, a on tak... Ohoho, jak śmiesznie. No, Akira. Czuł się w moment. O, tak, właśnie. O wiele lepiej. O, jeszcze w ogóle pozytywny nastrójnik jest widok ze szczytu latarni. No, tego nie wiedziałam też. To co? No bo za godzinę ma pracę. No. Ojej, jak słodki. O, jak słodziutko. O, przesłodko. Weź cichy ślub. Nie, no halo. Zapraszamy znajomych i będzie impreza. Przesłodziutcy są, co nie? O, no po prostu... Nio. Jeszcze jak sobie przypomnieć, jak na tym karaoke... No, przez... Co tu się dzieje? Co? Co tu się właśnie zadziało? Czy ja coś kliknęłam? Czy oni sami z siebie to zrobili? Czy mi Command Center coś zrobił nie tak? Nie no, ja wam pozwalam ogólnie, nie? Tylko po prostu to było dziwne, że tak samo z się. Czy ja kliknęłam? Potem muszę zobaczyć na nagraniu, ale mam wrażenie, że nie klikałam. Chyba.
No chyba, że to znowu było jak z tym... O, co tu się dzieje z tą latarnią? Proszę Państwa, to chyba tak nie powinno wyglądać. Ojej, z której strony wyjdziecie? Z tych, jak weszliście, czy z tamtych? Chyba z tych, co nie? Jeszcze animacja jest na nich. No to chyba tutaj. O, nie mogę. No to nieźle. No patrzcie, ile tego tutaj jest. No nie, sorry, ale ja to muszę zebrać. Co to jest? Aha, to jest... O, ta wyspa. A co to tutaj jest? A to nie jest chyba taka parcela, którą można dotknąć, nie? W sensie, można sobie tu przyjść, ale nic chyba nie można zrobić. No szałomiętkę to my mamy. Nic nie można chyba za bardzo z nią zrobić. Edytować jej chyba nie można. A, szkoda. Bo bym jakoś ją może taką fajniejszą zrobiła. Przykra. I jak ta Maka? Podoba ci się obraz? Bo ten chciałaś wcześniej obejrzeć, co chciałaś Akirze ucieknąć, co? Literalit. nowa kolekcja, super. I ja w ogóle przy sobie mam trochę tych skamielin, także może byśmy je otworzyli, spróbowali rozłupać albo coś takiego, bo zobaczcie, jeżeli chodzi o te skamieliny, no to... Gdzie one są? Halo? 15 ich jest, widzicie? I mi brakuje tylko 3, więc jest jakaś tam szansa, że może coś, jak się je otworzy, to może akurat wyjdzie taka, którą my chcemy. I fajnie by było, bo naprawdę bym chciała już mieć tą jakby aspirację za sobą. Jeju, jaki ty gruby jesteś. Jaki ty pulchniutki, matko kochana. Ja ciebie chcę, Shelby. Przesłodki jest. W ogóle może byśmy sprawili im jakieś zwierzątka. Zaraz wam w ogóle pokażę jeszcze sztuczkę pewną. Bo jeżeli chodzi o ślub Akiry i Ali, to co ty się tak na nią... Halo? O Jezus, jaki ma kaloryfer skubana. Mamo! Jeżeli chodzi o ślub Akiry i Alci, no to powiem wam, że w ogóle dostałam specjalnie zbudowaną parcelę od Vi, na której będziemy mogli sobie wziąć właśnie ten ślub nimi. Nie wiem, czemu zostawiłaś tutaj tę szklankę, ale ja ci ją dam może tu, okej? Okay? Tak się umówimy. Ciekawe, czy nam się uda twoją aspirację jakoś ogarnąć. No bo ona jest trudniejsza zdecydowanie od tej Akiry, ale i tak taka fajniejsza jest, przyjemniejsza. Akiry to tak trzeba latać, się denerwować, wylosuje mu się to, co trzeba, czy nie. Właśnie zaraz będziemy otwierać te skałki, zobaczymy, co się zadzieje. Jak coś to mówię, pójdziemy na te zdjęcia do tej restauracji i tyle, nie będziemy się przejmować tym, no nie? No bo jednak bez sensu spędzać tyle czasu nad tym, a trzeba by było... Właśnie brać ten ślub, zakładać rodzinę i zaczynać z koksem. No bo na razie to mamy partnera dla Ali, ale jakby pokolenia przyszłego ani widać, ani słychać, co? Ala? A ty możesz trzymać w drugiej ręce to na przykład? Jak to wygląda? I no jak to będziesz te... Aha, wsadzasz sobie, rozumiem, te szklankę w ogóle? Nie wiem. GTA, tak? Bazooka. Jedz, nie przejmuj się. Nie przejmuj się mną zupełnie. Bam. Dłoń Sima. A czy to jest nowe czasem, czy nie? Tak, nowe, tylko nie wiem, czemu dopiero teraz muzyczka mi zadzwoniła. A może byś zjadła do końca? Aha, bo ty też szklankę odstawiłaś i od razu odstawiłaś... No, okej, okay, no, skoro tak mówisz... No i to już mamy. No kurde, liczyłam na coś nowego, no. Ala myju, ala do spania. A Akira właściwie już może do spania. Czyli jak to jest? Skamieliny. Aha, jednej nam tylko brakuje. Cudownie. Czyli skamieniała czaszka kosmity jest nowa u nas i skamieniała dłoń Sima jest u nas nowa. Super. Okej, okay, czyli jeszcze tylko jedna skamielina i mamy pełną kolekcję.
Tak, dokładnie, Akira. Nie mogę się doczekać. Jej, ale się cieszę. No bo ten ślub to ja chcę już brać. Tak, niech będzie nawet ten poniedziałek, nie? Koniec i już. Także słuchajcie, ja zapisuję grę. Zapisuję grę i idę ogarniać tę salę. Alcia, dzisiaj wielki dzień! Co i może ci jakąś sukienkę wybierzemy fajną, co? Akira? Dobrze słyszałam? Oj, ala! Aż tak? Ojej. No, to na ślubną nie wygląda, niestety. Co my tu mamy takiego, co może być taką ślubną sukienką ładną? O, to też nie, bez sensu. No proszę, ala. Okej, okay, a co? O, taka bardzo skromna, ale fajna. No tutaj w ogóle nie ma takich, nie? Ślubnych sukienek za bardzo, jest tylko coś takiego. Ale chciałabyś taką sukienkę ślubną? Jakoś mi do niej nie pasuje ta sukienka. Taka właśnie skromna mi do niej pasuje o wiele bardziej. A to jest przeróbka tej właśnie skromnej, że tak powiem. Nie, no nie, no takiej to już w ogóle bym jej nie dała, no nie? Albo takiej. No, w ogóle do niej nie pasuje, prawda? Ani trochę. 2 hours later. To co, Ala? Idziemy w skromność? Mi się wydaje, że to jest dobra opcja. Prawda? Tylko buciki jakieś fajne ci damy. 1 eternity later. Makijaż zostawimy taki naturalny, co nie, Alcia? Ładnie. A jak Akira wygląda w ogóle w wizytowych? Powiedz mi, kolego. O matko. A tak, pamiętam. Ja mu zmieniłam też skarpetki w ogóle na żółte, żeby tak bardziej pod kolor tutaj miał. Ale czy ten żółty pasuje na ślub? Chociaż to mogłoby być takie, wiecie, shoutout dla bananów. Shoutout dla bananów by był spoko. Dobra, zostawię cię w tym, tylko bym ci te buty chyba zmieniła, bo są brzydkie. Ale jak wezmę jakieś inne, to będzie zasłaniało prawdopodobnie bananów, że tak powiem. Proszę, znajdziemy jakieś takie bardzo żółte te buty. Będziesz tak wyglądał na swoim ślubie. Pasi ci? Mi chyba pasi, a Alcia już w ogóle ładnie wygląda. Alcia jest zawsze śliczna, co nie? No wiecie, ja wiem, że oni naprawdę się trochę śpieszą z tym ślubem i w ogóle, ale... Oni się po prostu bardzo kochają. Prawda, Akira? Śpiochu jeden. Mógłbyś wstawać właściwie, bo się zaraz zasiusiasz. Może ty byś zrobił jakieś śniadanie, co? Matko, ty nie umiesz gotować, widzę już wcale. Ale na przykład, czy tost z serem jest bezpieczny dla wegetarian? Jest. No to go. Aha, Ala, bo ty musisz zadzwonić sobie do pracy, że nie przyjdziesz, co? O Boże, no. Wszędzie będę klikać, no. Jak po prostu dziwny człowiek. Tego nie chcę. Ja chcę pracę i... Dzień wolny. Halo, dzień dobry, ja biorę ślub. Chciałabym tak, może... Co? Halo? Jak to? Łukasz go! Co jest? To chyba jaja sobie robicie. Co? Co? Akira by nam się spalił! O, ja nie wierzę! Matko kochana, co? Co? Ja nie mogę! No nie! No po prostu nie! Co to w ogóle było? Mniam. Weźmiemy pro. Co? Ale się przestraszyłam. Wiecie, jak mi w ogóle serce stanęło nagle, jak sobie pomyślałam, że mi się spali Akira. O nie. O matko. Jeszcze kurde, w dniu ich ślubu takie rzeczy. Patrzcie, jaki umorusany jest. Hi, hi, hej.
Że co? Tak się nie robi. Co to za gra robi takie straszne rzeczy? No nie, no po prostu nie. O, dzięki Nina. Na Nina będziemy zapraszać. Pomyślałam, że jakieś kultowe simy muszą się pojawić na ich ślubie, a jako, że jak się przeszłam w tym wolnym dniu do ćwirów i nie zastałam ich w domu ani jednego ćwira, no to poszłam sobie do kalięciaków, no nie? I się poznałam z kalięciakami i mam nadzieję, że to oni zawitają chociaż na to wesele. Masakra, ta w ogóle pewna siebie uratowała męża. Co ty byś zrobiła bez niego, co? Nikt by cię nie rozśmieszał. No nie. Wiesz co, Akira, masz zakaz gotowania. Naprawdę. Będziesz jadł krakersy, jak nikt ci nie będzie mógł nic ugotować. Naprawdę. Koniec, kropka. Po prostu nie możesz i już. 508? Za co? Za parę roślin? Więcej? No i co te rachunki tak nagle, kurde, rosną? Chyba, że to tak po czasie może też narasta jakoś. Nie wiem. Stres, kurde, jaki stres. Po prostu gra sobie ze mnie zrobiła jaja, dosłownie. Mi inaczej tego nazwać się nie da. Zrobiła sobie ze mnie jaja i tyle. O, wapień, super. Skamielina, please. Cioto, zapiję się, prezes. O, jaki ty słodki jesteś. Tylko stary chyba, staruszek z ciebie biedny, co? O, śliczny piesek. W ogóle mam wrażenie, że o wiele ładniejsze się teraz te zwierzęta generują. Chyba twórcy poprawili to troszkę, także jestem bardzo zadowolona akurat. Jakoś tak widziałam, tylko same ładne zwierzątka ostatnio się pojawiały, a nie takie mutanty, jakie miały w zwyczaju. Naprawdę, niezłe się dziwactwa pojawiały. Takie, że wiecie... Największa mieszanka, jaka tylko mogłaby być chyba, się pojawiała dosłownie. Dobra, to lecimy chyba z koksem, co? Koszt 1000. No dobra. I teraz szukamy klubu, jak to było? Drużyna pierścienia, tak? Jest. Kilka porad, aby impreza była jeszcze bardziej udana. Narzeczeni powinni mieć tort i łuk weselny. Łuk weselny jest, ale czy jest tort? Kim ty jesteś? Seniorem. No świetnie. Czemu akurat Miko, jak ona jest zaproszona na nasze wesele? Matko kochana, idźcie sobie wypić drina. A czemu ty jesteś ubrana w taki sposób? O, Miko! Ojeju, ale ty masz super ubranko. Bardzo mi się nie podoba to, że tutaj Waj postawiłaś ten krzak w sumie. Czy wy się kłócicie? Co tu się zadziało właśnie? No nie! Jak to? Przecież przed chwilą było jeszcze wszystko w po... O nie. Dobra, musimy go uspokoić, co? Boziu, weź go uspokój, please. Czy ja mam jakąś opcję, żeby go uspokoić? Nie, 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 nie kop żadnego kosza. Nie, 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 już. Spróbuj uspokoić go, proszę. Poprawmy mu humor. Proszę, nie kłóćcie się teraz. O nie. O Boziu, nie. Halo, proszę. Akira, czemu masz nagle teraz wybuchy? O nie, 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 nie. To jest bardzo, bardzo niedobrze. Obejmij go, proszę. Akira! Honka Thori. Bahira. O Boziu, Akira, spokojnie, weź się ogarnij, proszę cię, nie teraz. Nie teraz. Idź się spróbuj uspokoić, proszę cię. Proszę cię, nie ma czasu, Akira, na takie rzeczy. Dlaczego teraz, no? Nagle w ogóle mu furia zazdrości. Nawet piekło nie jest tak gorące jak gniew zazdrosnego Sima, który został zgardzony. Czym zgardzony? Musimy uspokoić twojego męża przyszłego. I to tak naprawdę go uspokoić. Umyj sobie te zęby jeszcze raz. Miętowa świeżość nie działa. Weź sobie zaśpiewaj. O Boże, oglądaj. Możesz oglądać nawet to karaoke. Czemu ty ze mną nie współpracujesz, kochanie? Powiedz mi. Wybuchy złości w ogóle w taką chwilę, no.
Naprawdę zwariował. Złośnik jeden. Znowu jest chyba zły. O, matko. O nie. O, nie wierzę po prostu. To weź sobie ty zaśpiewaj może. Nie, nie, nie. Śpiewanie solo. Jazzowe, proszę. Zaśpiewaj sobie coś. Może ci będzie lepiej. Takiej masakry to jeszcze nie widziałam, naprawdę. Jeszcze nigdy tak nie miałam. Słuchajcie, to już mu się kończy. Także skończy śpiewać i właściwie koniec. Także... masakra. Okej. Przepraszam, ale... Sergio, czy ty byś mógł... Czemu wy teraz tu przychodzicie? Proszę, no. I weźcie, idźcie mi stąd. Miko, teraz ty tu stoisz. Naprawdę. Dobra, ja to jakoś ją... O, będzie za kolumną. Proszę. No dobra, chyba się udało, co? Weź pierwszy kawałek. Czego? Pierwszy kawałek czego? Ja nie mam pierwszego kawałka. Ile mam czasu? No bo przecież widzicie, co tu się dzieje. Nawet nie mogę liczyć na tort. Czajcie? Nie mogę na tort liczyć od mojego żywieniowca. To jest po prostu już... Gdzie ty idziesz robić ten tort, kochanie? Tutaj? No rób, no. Twój ślub, a nie masz tortu, co? A chcemy chyba złoto jednak, co? Gdzie będzie moja postawić figurki weselnej? Ale żeście spaprali to, moi drodzy. Ale żeście to spaprali. No i nie będzie nas stówę. Ale mi przykro, katastrofa po prostu, no. Ale... O! Legacy Challenge, cholera jasna. O nie, katastrofa. Ja już tak więcej nie robię. Kolejny raz będą się pokolenia inne hajtały, kurczę, w domu. Od razu. A nie. Pięknie to zrobiłaś. No dobra, nie ma co się przejmować, jest dobrze. To i tak po prostu to, że oni się jednak hajtnęli bo z tym napadem złości Akiry, to masakra. Dobra, nowożeńcy, wracamy do domu. Jak to? Jak nie posiada, jak zapłacili za to? No, myślałam, że wezmę sobie te rzeczy. O! Siedzą na niczym. O matko. Dobra. Powodzenia wam życzę, moi drodzy. To ja wam dam znowu trochę prywatności może, czy coś? Powiedziałam trochę prywatności. To nie znaczy, że dam wam ją w 100%. Prawda? Ciekawe, czy jest w ciąży, czy nie? Jak coś trzeba będzie jakoś przebudowywać ten domek trochę. A to spoko, ogarniemy jakoś. Jak się czujesz? Nowożeńcu, może już nie będziesz taki zazdrosny cały czas, jak masz tę obrączkę na palcu w końcu, co? Chodźmy na zlot zapaleńców i pomóżmy zbudować rakietę. Podobno jest zupełnie nie z tego świata. Akira tutaj ma ważne rzeczy do zrobienia. Musisz dom przebudować, wiesz? Jakby się dziecko pojawiło. Czujesz? Dom przebudować. I to bliziutko. Ten w piżamie w ogóle biegnie. Spoko, no ja mu nie bronię, nie? O, to jest budyń, co nie? Nie, proszę cię, przestań go podrywać. Żonę ma. I może dziecko za niedługo w drodze. Nawet nie wiedziałam, że już wcześniej odkopaliśmy skamieniałe wymiona. Dobra, wróciliśmy, bo przecież... Nic się nie dało znaleźć w tym miejscu. Słuchajcie, ja się będę z wami żegnać w takim razie. W ogóle dzisiejsze nagranie to była totalna masakra. Ja po prostu żyję w stresie po tym wszystkim.
Najpierw w ogóle pożar, zaraz przed ślubem. Potem Akira na tym ślubie w ogóle robi jakieś dziwne rzeczy. Wkurza się w ogóle, nie wiadomo skąd, bo coś niby usłyszał chyba, co Ala może powiedziała, albo coś koło Ali ktoś powiedział. Przez tyle godzin był po prostu wkurzony i to tak bardzo rozgniewany. Sobie obniżył z nią w ogóle romantyczną relację. No po prostu ja nie wiedziałam totalnie, co już mam zrobić, true story. No ale jakoś to wyszło, udało się, hajtnęli się w końcu. Dała radę, także jestem zadowolona. Zobaczymy w przyszłym odcinku, czy Ala będzie w ciąży, bo nie sprawdzałam, tak? Nie wiemy, dowiemy się w przyszłym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym. I tyle, co nie? Pa, pa! We're here, we are. So don't you think that you can...